Halo, dzień dobry, tam w kolejnym odcinku z Farming Center 19, odcinek 61 z Felduna. I lecimy, dzisiaj siejemy sobie trawę tutaj na tym pole pod górą, w tym polu. I tak. I będziemy dzisiaj jeszcze policzyć pole numer 17. Pole numer 17, tak dobrze powiedziałem. Gdzie powiększać, ale to do tego pierwsza maszynkę kupić. Taką specjalną do powiększania pól. Tylko nie. Kurde, nie sprawdziłem tego, czy mam tego moda dodanego. A jak nie, no to przypał. Przynajmniej się coś wymyśli. Na szybciutko. Ale siejemy sobie trawę. John Deere'em. Bo fendem będziemy powiększać pole. Tak więc, no, John Deere'a. Będziecie oglądać cały odcinek na osinie. W setnym odcinku. Będziecie oglądać cały czas John Deere'a, także no. No tak więc, dlatego dzisiaj tylko John Deere'a do siebie wziąłem sobie na szybciutko. Jakby szybka robota to była, to może z siebie za inną mam do 10 minut. A musiałem trawę, żeby na wiosnę już można było siano robić. Bo się przybliżamy wielkimi krokami do krów. No bo jak to tak, gospodarstwo bez krów. A mamy 61 odcinek. A mamy dzisiaj 23 maj. Więc trzeba trochę podgonić farminga. Jakby nie było, trzeba podgonić trochę farminga. Bo nie wiem, kiedy się skończy. Seria. No ale myślę, że osinę postaram się nagrać do końca miesiąca. Tam setny odcinek, to są praktycznie. Ostatnie siewy tam są chyba robione. Tak mi się zdaje, że tam są chyba ostatnie siewy robione. Po tym 101 odcinku będą już żniwa sojowe. Potem po tej soi będę siał rzepak, ale to już poza wizją. Na liwie. No i potem zobaczymy się chyba już na ostatnich chyba żniwach. Tak mi się coś zdaje. Tak chyba będzie. A jeśli coś pomyliłem, to przepraszam. Ale myślę, że tak chyba będzie. No to taki raz, dwa pójdzie tym 15 latem siewikiem, także tu myślę, że będzie około 5-6 minut siania. No jakby nie o tej prędkości skręcone, to by troszeczkę wolniej zeszło, ale to pewnie by zeszło też. Jeśli około, to by też zeszło do 10 minut maksymalnie. No ale moc widać, że jest. Ciągnie bez problemu pod górkę, nawet nie zwalnia. Tak więc jest wszystko dobrze. Pole numer 17, dosłownie teren przed sekundą wyrównałem. Przed sekundą, no. Przed odcinkiem. No powiedziałem w poprzednim odcinku, jak kosiłem, że równanie terenu to jest raz, dwa. I tam maksymalnie 15 minut przed odcinkiem. A zajęło mi to 18, no, około 15 minut. No nawet nie. 10 minut gdzieś około. Czekaj, bo w sesji ja mam farmingu 17 minut, a odcinka 4, czyli. I no, 10 minut zajęło, bo zanim się farming czyta, to wszystko tutaj zeszło z 4 minuty. Czyli 10 minut sobie wyrównałem teren, a powiedziałem dosłownie 15 minut co odcinkę, to się da zrobić. I tak było. Ej, czemu ty. A dobra, bo ten zoom nawigacji nastawiono. Ja nie mam 15, tylko 13,5 metra, dlatego to tak. Wiecie, on taki zakład wali. Ale dobra, już nie będę zmieniał, nie opłacam się. Pod header nastawiony. Jak robiłem pelet, to mi dobrze wychodziło.
Robiłem palet po prostu, to mi tak wychodziło. No dobra, jak tam z nakładką będzie zasiane, to nic się nie stało. A ja pod nawigację sobie zostawiłem, żeby ładnie wrzątki mi się zgadzały z kombajnem, jakoś się pamiętam. Teraz już. Dlaczego on 13,5 na nawigacji, a nie 15? Ale dobra. Nieważne. Można i tak nie. Błędy się zdarzają, no co? Nikt nie mówi, że będzie wszystko idealnie. No i dobra. Elegancko. Sześć minut odcinka jest, także jest dobrze. No i elegancko, to trzeba dopasować później. Tu jest Sven. No i dobra, i elegancko. Na teren wydałem chyba 7 tysięcy. Także to tam niedużo. Dobra, subsoiler trzeba kupić. 24 kup. Nie będzie problemu. To teraz trzeba załatwić. A jest, dobra. No i dobra, i grzejemy. Zobaczyć, jak to pójdzie tym ustrojstwem. Jeśli można to tak powiedzieć. Czy trzeba będzie odwrócić tak, jak zawsze się to robiło, czy nie trzeba będzie odwrócić maszyny? Dobra, John Deere sobie widzę, że stoi. Elegancko. A co to za narożnik taki nieładny, co się zrobił? A dobra, to będę musiał wygłaskać ten teren, trzeba będzie pamiętać, żeby go wygłaskać. Tam jakieś górki były dziwne. Później się go tam pogłaska ten teren, nie ma problemu. Tak trochę przydaleko tam pojechałem od miedzy, ale... Zrobimy tak jakoś tutaj. Jak mniej więcej tutaj prawo jest malowane. Myślę, że to będzie dobry punkt. Aliansko ty. Powiem wam elegancko. Dokąd to można? To chyba do drogi to jest mój terenix. No. No, tu jest 15 metrów, a powinno być 6. Dobra, wleziemy równo z linią. Nie mogę do prawej, żeby na jeden głębość to zrobić, ale dobra. Walić. Można i tak. No więc to już będzie fajny kawał pola, szczerze mówiąc. To już jest dołączony to dotąd. No ale to ładny kawałek pola, co to już jest.
Niestety muszę tak zrobić, bo lamp tutaj do dziewiątki jeszcze istnieje. Należy. No i dobra, grzejemy z powrotem. Mamy 10 minut odcinka. No tak, to wykończymy, to będzie mi się, że akurat to 25 minut. Tak więc na niedzielę taki odcinek nagrać idealny. To... Siny... O, siny to co nagram tego. Siny co nagram jutro. W poniedziałek. Bo czemu już by nie. Tak więc no. Wszystko będzie gitara siema. A dwóch kontrol był. Tak gdzieś pojedziemy. Też widzę, że tutaj tak zostanie do lewej troszeczkę. No bo zrobimy taki mikro. GPS-a sobie przesunę. I teraz to zagarnę. Ja no ja o tym prędzej nie powiedziałem. I dobra, woli masz do starta, tutaj się... Gdzie się to zrobi. Raz, dwa, trzy, cztery. Tym przejazdem sobie pojadę? No bo czemu? Czemu by nie? Skoro mogę, to czemu nie? A to, że robota w miarę sprawnie idzie, to mi się podoba. No przynajmniej szybki odcinek zakończę. No i taki był plan. A, ja tu jeszcze miałem dzisiaj chyba grę do zbadać w tym polu. O machu gra Farminga, tego co widzę. No także elegancko. Jeszcze raz zdążymy glebę zbadać, ale to chyba sztajerem sobie zbadam. Ja by sobie tam wykorzystać sztajerka troszeczkę też. Bo czemu by nie? Skoro ma sać, to gdzieś sobie glebę pobada. A to może być ciekawa gleba, tylko nie wiem co tu jeszcze zaś na tym polu, ale się... Sobie pozbyłem z pól. Więc zaraz sobie oblukam co tu można zasiać. Tu jest na pewno gór 17. No i powinna być. Także tu jakiś rzepaczek. Paczek jak najbardziej. No to doorane, to co jest doorane, to na pewno będzie u góry gór. Gdzie to bez dwóch zdań. Ale chyba mi się wydaje, że tu rzepak będzie dobry. Nie, to jest 18, to jest ten pole. Podle zmianis. Ten to w ogóle bateria to już... Nie wiem, ja chyba te baterie wszystkie wezmę i w nocy podłączę do ładowarki i niech się ładują. Wyrąbane. Rano wstanę w pół do dziewiątej, to je wyciągnę. Bo to nie ma problemu, bo to... No to się nie da, jak myszka staje. No to ja ci jego pewno siodę, będzie jasna dziela. Także elegancko. No i to mi się podoba, że... Mam na tydzień praktycznie do przodu nagrane odcinki. Mówię praktycznie, bo tak nie jest. Jeszcze. W poniedziałek będę nagrał na piątek. Jak się uda w poniedziałek jeszcze, a jak nie to we wtorek. Nagram sobie kolejny odcinek z... Kolonii chyba. Albo Felsa, nie wiem. Ale chyba kolonia w kolejce będzie. Chcę trochę bardziej pociągnąć osinnej kolonie. A Felsbrun to wiadomo, jak zostanie sam. To wtedy będzie ciśnięty codziennie praktycznie. Tak więc no. Wolę sobie na razie pocisnąć kolonię.
tam jestem po żniwach na kolonii, także kasiorę mam na maszyny nowe. Tak więc podoba mi się to i na dużo pól będzie mnie stać po tym sezonie. Na kombajny mnie stać, na prasę mnie stać. To jeszcze nie na pola. Zobaczymy, ile tam mogę wydać. Myślę, że 200 tysięcy mogę wydać na pola. Przecież panele są to przez okres przewijania, to tam dokręcą sobie trochę kasy. Tak więc no. Myślę, że dam radę. O kurczę. Trochę tak niebezpiecznie to było. I teraz tędy się przejadę. No też się na 3 razy zrobiono, na 3 razy i zrobione, także fajna sprawa. Będzie 18 minut, jak to będzie zrobione. Więc fajny czas. I wtedy te 10 minut trzeba policzyć na to badanie, bo badanie trochę trwa. Ale szczerze, jest jakiś mod na ModHubie, że się płaci i po prostu pole jest zbadane. Ale nie wiem. A dobra, na razie się tym scoutem pobawię. Chyba, że to jest jakoś tutaj. A nie, to jest tylko na no, usunięcie, ale co nie. Wszędzie to jest coś takiego, że nie wiem, nie wiem. Dobra, przeżyjemy. 47 próbek gleby to było. Także kryło tam było badane. Dobra, tylko teraz nie wiem. Albo Fendem się przejada, albo Steyrkiem. Jeszcze nie wiem czym. Nam te górki trzeba będzie wyrównać tam co, no ale to za chwilę. To jest John Deere, to jest Fendt. A Steyr jest wolny, dobra. To wręcz idealnie, że Steyr jest wolny. Kaucik stoi, tylko bym musiał go wyciągnąć. Mogłem go w sumie przed odcinkiem wyciągnąć, ale zapomniałem. Teraz nie wiem, jak to badać. Dobra, jedziemy tak jakoś. A walić to między nie bada mieć. Tę jedną próbkę mógłbym pobrać, ale po co jak jest ił? Dobra, waliłem sobie próbkę tutaj pierwszą. Myślę, że walniemy sobie jakieś kółko na początku. Myślę, że na początku będzie najlepsze chyba walnięcie kółka. A potem jakoś się ogarnie, jak to zbadać.
Ale na początku myślę, że chyba kółeczka będzie najbardziej rozsądną sprawą. Trochę słabo, że jest kółko do badania, a nie na przykład kwadrat. No ale dobra. Przeżyjemy jakoś. I tu na rogu jeszcze próbkę walniemy, żeby ładnie było dobadane wszystko. Ja lubię mieć mega dokładnie zbadaną glebę. Żeby nigdzie nie świeciło, że... Dobrze, zbadamy. I co do rogu jeszcze jedną próbkę walnę. Myślę, że gdzieś tutaj. Myślę, że będzie odpowiednio. No. Ale lekko przydaleko, ale dobra. Tutaj. I tutaj walimy. No i elegancko będzie. Ja wam mówię. Wszystko gitarowo będzie. Ej, elegancko, ile już próbek? 13. No jakby to był kwadrat, to dużo wygodniejsze by to było badanie gleby. No wygodniejsze i pewnie przyjemniejsze by było. Mieć takie kółeczko jakieś tutaj. No dobra, ten środek tutaj już raz, dwa pójdzie. Wtedy mogę trochę głębiej jeszcze w pole wjechać. Gdybym miał wtedy jedną próbkę mniej, no ale dobra. Przeżyjemy jakoś. Ja tam zbytnio nie zbiednieję od tych próbek, a... Może trochę bardziej do prawej, żeby tak na pół tego brać. Ja bym coś miał do badania na powrocie. Dobra, jak takie dwie małe kropki tam zostały, no to już aż tak bardzo dokładnie to nie będę tego badał. To też nie o to chodzi. Żeby aż tak bardzo specjalnie jedną próbkę robić, żeby to kółko zamazać, to bez sensu jest. No i teraz ten przejazd to tam na dwie próbki jeszcze będę miał. Także elegancko. Wiem, że jest większy koszt takiego badania, no ale trudno. Tutaj elegancko. I tutaj jeszcze zbadamy i zobaczymy, jaka tu jest gleba. 3D, no nie, no 3D to nie, ale 21 próbek, tak jak miało być. No i dobra, Y, okej. Stoimy i sprawdzamy, jaka tu jest gleba. Odznacz mi to. I co tu ciekawego mi pokaże? 21 sztuk analizują, dobrze, analizujcie, spokojnie.
Nie będę ich pospieszał. Niech sobie powoli to zanalizują. Mój zboża by coś świeci, jakaś cena, dobra, niby. Nawet nie wiem, co tam na tym nie świeci. Jęczmień. W laboratorium analizuje 21 sztuk próbek gleby. Ok. Poczekamy. Mamy 25 minutę. No myślę, że tak jeszcze z minutkę i będzie po analizie. Tego cwaniaka mogę sobie złożyć. Jeszcze ceny nie zabrało. A także na spokojnie. Niech sobie badają. No pewnie gdzieś za około minutę powinno wyskoczyć koszt próbek. O, tu na rogu sobie stanę. Z jakąś... O, miniaturkę tu sobie walnę. Ale to za chwilę. Widzę, że u gór zboża, czyli tu będzie dobry rzepak. O, wyskoczyło. O, jest trochę i jest dużo iłu nawet. To jest ił, tutaj się tak wyciągnął. I tu jest piaszczystego trochę, ale jest dużo iłu nawet na tym polu. Także nawet mi się podoba. Tutaj widzę, że na części chociaż tego piachu będę miał musztala, także no, bez problemu. To, co tutaj będzie, to będzie dalej piaszczysty. Pewnie będzie coś tam lekko i powinno być. Także nie powinno być aż tak tragicznie tutaj z tego, co widzę. A jedenastki jeszcze miałem powiększyć. A to sobie po odcinku tu powiększę. Tu jest trochę piasku, trochę iły, dobra. Także 27,5 minuty, także dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka, komentujcie, subskrybujcie, zostawcie mi kanał. Ja lecę sobie jeszcze połączyć pole numer 11 i sobie zbadam tą glebę. Więc wszystko jest w naturalnym porządku, także na razie trzymajcie się, cześć.